Dzisiaj Wam opowiem o podwójnej gardzie. Podstawowe rzeczy. Stosowana jest ona najczęściej w walce bokserskiej w półdystansie, ale generalnie stosuje się wtedy, kiedy robi się bardzo niebezpiecznie, jest dużo uderzeń i kopnięć. I najczęściej wtedy, kiedy przeciwnik jest szybszy od nas, kiedy chcemy uniknąć jakiegoś niepotrzebnego, jakiejś techniki, żeby nas nic nie trafiło. Dobra. Jak to wygląda? To jest klasyczna garda do walki w większym dystansie. Natomiast im bliżej podchodzę do przeciwnika, tym będę coraz bardziej się zamykał. Tak? Ręce są nie z przodu, tylko raczej przód skos. Łokcie dotykają tułowy. Zobaczcie. Tu. Teraz tak, jak dostanę uderzenie w tułów, czy kopnięcie, to jestem osłonięty. Samo z drugiej strony. Ręce chronią tutaj wątrobę, tutaj żołądek, łokcie. Góra jest chroniona przez dłoń. Widać? Broniąc się gardą, możemy się bronić na dwa sposoby. Albo pasywnie, albo aktywnie. Zależy to od sytuacji. Jeśli przeciwnik bije mało precyzyjnie i skupia się głównie tam, gdzie mamy ręce, a nie szuka wolnej przestrzeni, wtedy nie musimy wykonywać żadnej pracy, tylko musimy po prostu trzymać mocno napięte ręce. Co zaraz za chwilę zobaczycie. Najpierw przysy proste. Dobra. Sierpowe. No i dawaj do głowy, z drugiej strony tego sierpa. Ciosy podwrotkowe tak samo. Jeśli cios nie jest głęboki, poparty pełnym ruchem ciała, tylko jest taki bity z ręki, niechlujny, wtedy też nie ma szans przejścia przez gardę. Dobra, i to samo drugą ręką. Jak widać na załączonym obrazku, możesz się wtedy bronić pasywnie, czyli nie wykonuje żadnych technik. Natomiast wtedy, kiedy partner zacznie bić szeroko i tak powiedzmy głębiej i kończy tworzenie techniki, czy to będą sierpy, ciosy podwrotkowe, czy będzie bił dokładnie między moje ręce ciosy proste, wtedy muszę zacząć już pracować aktywnie, jak to robię. Przed ciosami prostymi skręt tułowy. Jeśli jest prawy, to skręcam się w lewo. Jeśli lewy, to w prawo. Tak? Tak samo jak będą ciosy podwrotkowe. Dokładnie samo. Hop, hop. Tutaj się bronię. Jeśli będą głębokie ciosy sierpowe, wtedy rękę muszę przestawić, to zobaczcie. Hop. Hop. To samo z drugiej strony. Hop. Hop. Nie mogę ręki podnosić za wysoko. Bo jeśli zacznę tak, tutaj machać, to odsłaniam się. Za chwilę dostanę jakiś cios. Jeśli są techniki sierpowe, jak podniosę tak rękę, to odsłaniam tu. Więc jeśli przeciwnik uderzy raz i dwa, zostanę uderzony na wątrobę. Tak, plus w tych sztukach walki, gdzie można używać kolan, można bez problemu wstawić kolan. Tak. Teraz sobie zobaczcie. Tak. Jak widać, jest głęboki cios, obrona była nieskuteczna, więc muszę aktywnie się bronić. Tak? To samo w drugą stronę. Na drugą rękę. Raz. Dobra, i się bronię. Ok. Jeśli są bite ciosy proste, dokładnie, tak, podwójnej. Tak, to będzie widać. Jeszcze raz. O! Jak ciosy proste są bite nie w rękawice, tylko
tu, w środek, to można się przebić. Przy mocnym uderzeniu można tu przejść ciosem. I wtedy jest potrzebna aktywna obrona, czyli podwójna zasłona. Ciosy proste, top. Ciosy podwórkowe, widać? No ale czasem sytuacja jest taka, że jesteśmy bliżej i ciosy podwórkowe. Wtedy bezpiecznie jest zastosować podwójną zasłonę. W jakiej dystansie walki stosujemy podwójną garę? Normalnie. Jak będziemy chcieli walczyć klasycznie technikami prostymi, kopnięciami i tak dalej, to zwykła klasyczna pozycja nam bokserska wystarczy. Natomiast im bliżej będę podchodził do swojego przeciwnika, czyli będę starał się walczyć technikami krótkimi, sierpami podwórkowymi, tym z tego ułożenia przejdę do podwójnej gary. Tutaj. I wtedy tutaj to nam umożliwia bardzo dobrą ochronę. Jest dużo ciosów, dużo szybkich technik. Jest w zasadzie jedyna możliwość obrony. Błędy podczas stosowania podwójnej gary. Pierwsza rzecz jest taka, że zamiast ręce trzymać w przód skos, trzymam je albo z przodu, albo z boku. Jak trzymam tak, no to jestem narażony na ciosy proste, techniki frontalne, kopnięcie rąk. Jeśli tak, to z kolei nie widzę przeciwnika swojego i bardzo łatwo mi trafić technikami okrężnymi. Sierpy, jak najbardziej, kopnięcie okrężne też. Więc ręce do tego. Druga rzecz, trzymamy tak gardę. Zobaczcie, totalnie cały tuf odsłonięty. Kontrowa, żołądek, skrót słoneczny, żebra. Tak też się trzymamy. To dajemy partnerowi lub przeciwnikowi bardzo duże pole do popisu uderzeń. W uderzeniach i kopnięciach na tuf. Tu. Jestem zgarbiony. Patrzę spod łba. Łokcie muszą chronić tuf. Absolutnie. Jaki jeszcze jest częsty błąd? No ale mianowicie taki, że jak już zacznę się bronić przez podwójną zasłonę, to tak zostaje. I wtedy łatwo jest tutaj wstawić uderzenie i trafić. Lub w drugą stronę ktoś może zrobić odruchowo tak, co też odsłania twarzy czaszkę. Więc tego nie robimy. Pracujemy tak, jak było pokazane przed chwilą. Krótkie ruchy i ręce blisko ciała. Tu, blisko. Blisko pracuję. Tak? Hop, hop, hop. Żadnych długich i nerwowych ruchów.